Cześć Stasia, ja jestem Gabi, a razem ze mną jest Kasia. Cześć, cześć dziewczyny. Cześć Stasiu. Jestem na polanie. Okej. Okay. Myślę, że następnym razem, jak Kasię zabiorę, to będzie to miejsce jakieś bardziej romantyczne. Ale jaki pewny siebie, że już następnym razem zabierzesz? Tutaj jako, że jestem strażakiem ratownikiem, no to chciałem pokazać, zaprezentować, jak się udziela pierwszej pomocy. Jezu, ja myślałam, że tam jakieś jedzenie dobre na tym kosmie. Ja myślałam, że to koszyk, A idź ty, panie. A tu CPR. Resuscytacja? Stasiu, czy ty wiesz, czym ja się zajmuję, czy nie? Nie wiem, ale chętnie posłucham, czym się zajmujesz, także opowiadaj. No właśnie, to będzie dobre. Bo ja jestem studentką medycyny, więc tam już wiesz, resuscytacja to coś tam aha, wiem. Aha, czyli nie muszę sobie tłumaczyć, rozumiem, tak? Tak, więc czyli to nie będzie jakaś pakuj tam te kukły i wyskakuj z truskawek lepiej. Nie no, pokaż, przypomnij mi. Pokazać, sobie. Tak? Okej, dobra. No to klękamy sobie oczywiście. Pytam się, czy coś się stało. No nie odpowiada mi, jak widać. No to udrażniam drogi oddechowe. Poprzez odchylenie jedną ręką czoła, a drugą ręką wstrzymuję żuchwę. Mm-hmm. I następnie przechodzę do masażu serca. Wykonuję 30 uciśnięć w przypadku osoby dorosłej. Fajnie, że chcę coś takiego pokazać w telewizji. Uważam, że to jest ważna umiejętność i że jak najwięcej ludzi powinno ją mieć. A powiedz mi, jak to wyczuć, czy jest ta odpowiednia głębokość? Bo ja zawsze mam z tym problem. Robisz po prostu mocne uciśnięcia i nie patrz na to, czy klatka, czy kości strzelają. No dobra, bo ja mam takie, wiesz, słabiutkie rączki, że zawsze za płytko uciskam. No to zobacz, jak masz słabiutkie rączki, to ja jestem silny facet generalnie. Jeżeli będziesz miał ty problem, to ja ci zawsze w czymś wyręczę, czymkolwiek będziesz chciała. Czyli na przykład coś przykręcić, jakąś żaróweczkę, otworzyć słoik, także. Czyli jesteś dżentelmenem i nie będę się musiała bać o moje słoiki. Jestem dżentelmenem, tak. No to super. Na pewno to jest krzepki, silny facet, a nie jakiś taki chuderlawy słabeusz. Zajmuję się też innymi rzeczami. Pracuję jako model. O, czyli jesteś przystojny. Jakbyśmy się zobaczyli, to wtedy byś oceniła, czy jestem przystojny, czy nie. Boże, tu się wszystko w takim razie zgadza. Piękny on, piękna ona. I mądra, i piękna, no czego chcieć więcej. Zaskoczyła mnie, no oczywiście na plus, bo wiadomo, każdy lubi ludzi o dobrej aparycji. Staram się ubierać tak raczej kobieco. Mm-hmm. To też, wiesz, ma związek z tą moją pracą w szpitalu, że no muszę tam wyglądać schludnie i tak budząco zaufanie i wiesz, elegancko. Na rudym trudniej chyba. Jestem rudzielcem naturalnym. O, uwielbiam żarty o rudych ludziach, przepraszam, musiałam. No, powiedz, że jestem wredna. To są takie klasyki. Tak. Naprawdę? Jesteś wredna czasami? Bywasz? No chyba jestem, co? Znaczy bardziej dosadna. Tak jesteś... mi się, że jestem złośliwa. No jestem takim typem osobem. To masz proszę kwiatuszka ode mnie. Ale masz taki kwiatuszka. Jeden, taki jeden to za mało mówisz. No ale wiesz, bieda. Z drugim kwiatuszkiem mogę być ja, no nie? Także... Nie, Kasia mówi, że bieda, nie, nie. Jednak jeżeli chodzi o kwiaty, to jestem tradycjonalistką i cieszy mnie bukiet róż.